Jeden z moich przyjaciół, Stefan Jarząbek, lider Solidarności zakładów odzieżowych Tarmilo, został internowany. On był szefem dużego zakładu produkcyjnego, a zatem znajdował się na tej pierwszej linii i też został zwinięty zaraz w pierwszych dniach, udzielając mu oczywiście pomocy, jego rodzinie. Nasze więzi jeszcze bardziej rodzinne się zacieśniły, co doprowadziło do tego, że chyba w połowie lutego czy na początku lutego jego żona Danuta uzyskała zgodę dla niej i dla siebie, ja się przedstawiałem wtedy jako kuzyn, zgodę na odwiedziny w obozie internowanych Zabrze, Zaborze. Tam udało mi się Stefana mocno krzepić, przemyciliśmy pewne ulotki, które Stefan kolegom internowanym przekazał dalej. Wtedy nie sądziłem, że tak szybko znajdę się obok niego, bo już właśnie 1 marca miał miejsce w moim mieszkaniu na Kościuszki. To było małe mieszkanko, tak zwany kocioł, trzech, chyba co najmniej trzech esbeków wpadło i zwinęło mnie. Wtedy ze mną był, to było jedno z tych spotkań jakby konspiracyjnych poza tym mieszkaniem rodziców Stefańskiego. To było na Kościuszki i właśnie zwinięto mnie, Andrzeja Stefańskiego i Edwarda Hanzela, i Edwarda Hanzela. To był jeden z, on wtedy jakby reprezentował zakłady chemiczne, a więc też duża, poważna firma i znacząca firma w związku z, też z pewnymi planami budowy ofensywnej opozycji, ponieważ no, w zakładach chemicznych produkowano również metale ciężkie i inne materiały, które mogły posłużyć i mogły posłużyć też do syntezy i otrzymywania związków, które mogły być użyte nie tylko w ramach nieużywania przemocy wobec Czerwonego. 1 marca zostałem zwinięty z Andrzejem Stefańskim i Hanzlem. Bodajże co najmniej 48 godzin albo dłużej, kilka dni chyba trzymano nas w areszcie, w komendzie miejskiej Milicji Obywatelskiej na Bytomskiej w Tarnowskich Górach i tam byliśmy intensywnie przesłuchiwani, po czym przewieziono nas do tak zwanego Pentagonu, a więc Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej na ulicy Lompy. Tutaj przypominam sobie taki epizod, o czym dowiedziałem się dopiero później, który być może ten epizod jakby pokazuje z jednej strony na pewne inspiracje działaczy solidarnościowych, a z drugiej na sposób postrzegania życia szeroko rozumianego przez esbeków. Ja oczywiście przyjąłem taką linię podczas przesłuchań, że niczego nie robiliśmy, a jeżeli robiłem coś, bo pewne materiały znaleziono, no to robiłem to tylko indywidualnie i gdzieś tam przypadkowo rozpowszechniałem, a polecenia otrzymywałem w tajny sposób, przekazywany mi przez nieznanych mi osobników. Tej linii się trzymałem. Wcześniej oczywiście rozmawialiśmy z kolegami jeszcze przed 1 marca, że no zgodnie zresztą z instrukcjami literatury podziemnej, że absolutnie trzeba iść w zaparte i jakby nie potwierdzać aktywności, bo to się może bardziej lub mniej dramatycznie dla człowieka skończyć. Trzeba starać się godziwymi, że tak powiem, wersjami znaleźć jak najprędzej na wolności, by kontynuować działalność. Taka była zasadnicza misja. Ale jeżeli chodzi o ten epizod, to on do tego się sprowadził, że Andrzej potem, dopiero jak nas wypuszczono z internowania, właśnie mówi, wiesz, ciebie SBG1 przesłuchiwał, mnie dwóch innych, tam powiedzmy w następnych pokojach, to było
na drugim piętrze w Komendzie Miejskiej w Tarnowskich Górach, Milicji Obywatelskiej, mówi, w pewnym momencie wpada i mówi do Stefańskiego, o co temu Kowolikowi chodzi. Ma mieszkanie, ma wykształcenie, ma dobrą pracę, ma samochód. O co mu jeszcze może chodzić? Po co on się w to pakuje? To jakby pozostawiam na takie zupełnie inne natury psychologicznej rozważania. Przewieziono nas do komendy, gdzie również trwały nadal przesłuchiwania i po jakimś czasie, też być może dzień, dwa, trzy, wpakowano nas do zaślepionej takiej suki star bez okien. No i wywieziono w nieznanym kierunku, bo oczywiście nie wiedzieliśmy dokąd, żadnych dokumentów, papierów nie otrzymaliśmy. Potem się też okazało, że nasze rodziny, mimo że to już mówię, to był marzec 82 i nasze rodziny też długo nie wiedziały, co się z nami dzieje. I pamiętam takie gdzieś tam jakiś milicjanci, którzy nas gonili, gdzieś tam jakiś, no to teraz pojedziecie sobie na wschód w znanym kierunku, prawda? I przyznam, że przypominała się, wchodząc do tego samochodu, przypominała się niejedna lektura właśnie o zsyłkach